Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie Speedrun 4.0. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 500 i obecnie jest to ranking 1921. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, plany. No i mam zawodnika rekordowo wysokiego, 2.54, jeśli chodzi o tę serię. Jest skoczek F3 i teraz pytanie, jaki wariant wybrać, czy E6, czy D6, czy skoczek na C6. A może zagramy wariant smoczy? W sumie chyba nie grałem go nigdy. Tu wybijemy. I skoczek F6. I G6. On zbije. Ok, G6, jeżeli on zbije, ja zbijam, jeżeli on E5, mogę wrócić skoczkiem. To są normalne rzeczy. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. No, posunięcie G6, wstawiam gońca na G7, gramy sobie dalej w szachy. Tu się nic nadzwyczajnego nie dzieje. Póki co, zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Gram z gościem z Singapuru. Goniec na G5. Posunięcie, które nie wydaje się jakieś groźne. Spokojnie gram goniec G7. Na pewno to wybicie jest fatalne dla przeciwnika. Zbił. Ok, no to tym pionkiem nie, no bo mi wymieni hetmany, tego nie chcę. Wymieniam tym. No i E5 może być zagrane. Ale czy mu dał coś goniec G5, jeżeli chce grać taki plan? Nie wydaje mi się, żeby to mu jakoś pomogło. Jeżeli nastąpi ruch E5, to po prostu gram skoczkiem tutaj. I tam jest normalny rozwój przez H6. Wydaje się to dziwne, ale jednak nie do końca. I teraz tak, goniec na C4. Kuszące jest zagranie hetman na A5, bo tutaj atakuje gońca i będę mógł też zbić na E4. Tyle, że po hetman na A5 on może wrócić gońcem. Ja mogę zagrać tak. Z atakiem tu i tu. Nie, no na B2 nie chcę brać. Nie podoba mi się, że będę brał na B2, ale hetman A5 zagram. Zagram z tego względu, że spróbuję wywrzeć na nim presję. Aha, on jeszcze może zagrać w ten sposób. Okej. Chwilunia. Chyba to nie był najlepszy pomysł. Bo jak on zagra hetman D2, jak ja bym zrobił roszadę, to on ma... Aha, takiego posunięcia jeszcze nie ma. Dobra, to jest dobry pomysł. Chodzi o to, że czasami jest taki motyw, że jak hetman stoi na D2, a jest już roszada i skoczek zagra tutaj, to jak ja zbiję, to on mi może zbić tutaj z szachem jeszcze. Na razie mogę spokojnie zrobić roszadę. Takie ruchy nie są teraz groźne, a będę miał czas na to, żeby jakoś zadziałać. Może taki ruch. Może wieża E8. Dobra, zastanówmy się. Może w ogóle hetman C5 czy D6. Jeżeli D6 i on zagra mi tutaj, no to nie będzie fajnie. No nie, nie będzie fajnie. Muszę czmychać stąd hetmanem. Wariant smoczy chyba mi trochę nie wyszedł. Czy nie jest źle? Małe mam doświadczenie w tym wariancie. Na pewno taki ruch grozi. Na to mocno muszę zwrócić uwagę. A może wieża E8? Bo jeżeli on zagra tu, ja wymienię. On ma strzałkę, ja mam gońcem i on wybije. Jesteśmy w domu. Wieża E8 wydaje się sensowne. Oj, poczekajcie. Ha, E5 nie ma, dobra. Wystraszyłem się trochę. Wieża E8, ok. Niech tak będzie. Po prostu bronię pionka, a za chwilę zagram D6 z dalszym rozwojem. Czasami jest taka pułapka, jak on zagra F4 lub F3, to hetman C5 z szachem i wzięcie gońca na C4. Więc prawdopodobnie odejście gońcem na B3 będzie miało u niego dużo sensu. Ale nie. Słuchajcie, kawka, herbatka w dłoń. Ja tutaj kawkę sobie zaparzyłem, jeszcze gorąca. Siekiera. Ale postawi na nogi. No dobrze. Myślmy, Krzysztof, co tu przeciwnik może zagrać. No wieża E8 wydaje się ok, no bo tutaj już nie ma takiego strzału, bo jest bicie, przypominam. I to bicie nie działa. Tu z szachem również, bo odbijam gońcem, on będzie musiał odbić hetmana. I tam sobie wezmę pionka później.
za darmożkę. Więc tak nie działa. Na pewno to liczy. Ale to jest konsekwencja. Wieża E8 jest konsekwencją ruchu hetman A5. Według oczywiście mojego myślenia, bo bardzo możliwe, że są tutaj jakieś ciekawsze rzeczy, aczkolwiek nie wydaje mi się, jeśli chodzi o moją wiedzę szachową. I co? Wieża E1. Tutaj, okej, taki ruch szykuje. No trzeba D6 grać. Tutaj wyjścia za dużego nie ma. D6 trzeba grać, pilnować punktu E5. Przy okazji wychodzi goniec. Zastanawiam się, czy goniec na E6 będzie dobry. Tutaj bicie, no E5 jest niestety. Takie trojaczki niezbyt mi się podobają. Aczkolwiek jak je dorwać później? Nie wiem. Ciekawy jestem, czy przeciwnik coś tutaj wymyśli. No zobaczymy. Moi drodzy widzowie, próbujemy tutaj przeciwnika obalić. Hetman na F4. To wygląda na bardzo podejrzane posunięcie. Jasne, jak odejdę skoczkiem, no to on tutaj ma strzałkę, więc nie mogę. E5 chodzi mi po głowie. On odejdzie. Potem strzałka i potem powrót. Może mieć to sens, tyle że tutaj pionek zostanie osłabiony, ale ten też przytrzyma centrum. Osłabiony, ale też obroniony. To nie jest takie złe w sumie chyba. E5 chodzi mi po głowie, myślę głośno. No tak, no bo co? Hetman na E5? Tego chyba nie chcemy grać. E5. Gramy E5. Przeciwnik oczywiście nie zbije na F6. Jeszcze. E5 wydaje się sensowne. No tutaj przytrzymujemy go tu w tej sytuacji. Cóż, mój tu drogi przyjacielu, będziesz chciał wykombinować? Hetman F3. Ok, no to mam wtrącenie, goniec G4. Chodzi o to, żeby hetman mi nie atakował skoczka. On odejdzie. Dobra, mam odejście zawsze tu, ale jest jeszcze atak na pionka, więc ja muszę tego pionka, znaczy chcę tego pionka obronić i zagram wieżą na D8, tak po prostu. Będę mógł myśleć powoli o posunięciu D5. To, że podszedłem wieżą pod gońca, pod związanie nie ma jakiegoś tam znaczenia, czy ma? Nie ma, bo zdążę zagrać tu i on nie ma takiego posunięcia, bo jest strzałka tutaj. No oczywiście on może to wybić, ja mogę wybić, mogę nie wybić, ale w figurach będzie porówno, więc po tym ruchu, jeżeli on zbije, mogę zbić pionkiem, mogę zbić wieżą, raczej pionkiem, bo wieża F będzie miała sens, te pionki mogą być groźne. Wyglądać będą dobrze. Dobrze. On się decyduje tutaj na wieża D1. Strzałki nie robię. Gram H6 po prostu. Tak, żeby już zejść z tego związania, żeby mieć spokój. Cały czas on też czujnie gra. Widzę, że pionek F nie został poruszony, bo tu zawsze jest ta pułapka ze zdobyciem figury. Wygląda ciekawie. Bicie. O! To bicie jest dla mnie fantastyczne. Para gońców. To znaczy on może wybić i nie będę miał pary gońców, ale goniec czarnopolowy zostaje. W tym układzie mi się to podoba. Wybił. To teraz pytanie, czy wybić tym? Tu się trochę osłabiło. Teraz możliwe, że wieżą trzeba odbić, gdy już sytuacja jest inna. Tak, myślę, że odbije wieżą i ta wieża zejdzie z obowiązku bronienia pionka i sobie na B8 kicnę i będę tam strzelał, a goniec będzie miał fajną drogę tędy i tędy i po tej przekątnej może fajnie sobie grać. Wydaje mi się, że to ma dużo sensu i jest to dobre. Wydaje mi się, że tak. Ok, jest atak tutaj na pionka. Myślę, że mogę stępem go tutaj też posmyrać, więc zagram gońcem, bo w sumie mógłbym też królem zagrać, ale hetman zagrał tutaj, nic nie grozi. Ok, i wchodzę wieżą na B8 z tym swoim planem. Nie boję się takich zagrań, absolutnie, H5. W ogóle się tego nie boję. Teraz trzeba mądrze odejść, bo jeżeli on zagra H5, to też wieża mi fajnie trzyma, mogę tam potem go męczyć. Taki ruch, poczekajcie, przecież goniec F4, aha, goniec F4, on odejdzie, ja zbiję pionka, on zagra tu.
No nie, to raczej nie działa. Trzeba by było to dobrze policzyć, ale chyba jest goniec na e7. Bo jeszcze tutaj tak mówiłem, prawda? Ale goniec e7 przytrzyma mi dobrze pionka. Wydaje mi się, to ma sens. F4 jest możliwe, ale to wtedy strzał i tu się dobrze broni. Ta wieża e6 stoi bardzo dobrze, jeśli chodzi o obronę. No jest b3, okej. Okay. Jest b3 i myślę, że h5 będzie miało sens, żeby przytrzymać pionka h4. Hetman jest do tego pionka teraz przywiązany. Taki hetman h3, taki ruch kiepski. W ogóle teraz, co ja zrobiłem? Ja mogłem zbić tutaj. Nie, nie mogłem. Bo jakby odbił, to potem by atakował mi pionka h6. Ale ja tego. No dobra, już po fakcie. Teraz mam opcję zbicia na h4 i wzięcia tutaj ze zdobyciem pionka. I to ma sens. Wieża d3. Gość wie, co w trawie piszczy, ale niespodzianka. Hetman d8. Ciekawe, co on zrobi teraz z pionkiem h4. Tutaj przyjmuje pozycję obronną nieco, bo on może zdwoić wieżę, ale goniec dobrze broni. Póki co. Jak strzeli mi ruch taki, to mu walnę pionka, potem wrócę i bronię. Nic się nie dzieje? Chyba nie. F4 to strzelę. Tutaj wszystko się będzie dobrze broniło. Okej. Okay. No i w wariancie smoka, słuchajcie, wygląda na to, że jest dobrze. Tutaj weźmiemy jednego pionka i będziemy go mocno trzymać. Aha, chcesz mi wziąć tutaj. Dobrze zagrałeś. Ciekawie nawet zagrałeś. Teraz pytanie. Chyba tego oddam na A7. Wezmę tego. Ty mi weźmiesz tu. Jednak nie zdobywam pionka. Ale może to ma sens. A może w ogóle zagrać tak? Bo w dłuższej perspektywie mi się to podoba. Tu wymienię hetmany. On może mi wymienić. Podoba mi się chyba hetman b6 mimo wszystko, bo jeżeli on wymieni, a wymienię pionka, sobie fajnie i wyprostuje. Tu jest obrona na zawsze, a f5 jeszcze wchodzi w grę. I on będzie musiał grać g3, ja f5, i on tutaj nie poszaleje z ruchem f4, będzie f3 musiał grać. Ja będę mógł to rozbić fajnie. Wydaje mi się, że końcówka ok. Choć możliwe, że trzeba było hetmany zachować. Nie wiem tego do końca. Nie zbił, no to jest też oczywiste, że nie zbije. Dla niego to żaden interes, ale wymiana hetmanów tutaj dla mnie będzie w porządku raczej. Chociaż nie wiem. Zawsze są to dylematy, powiem szczerze. Nie jestem pewny na 100%, tu się przyznaję bez bicia. Ale F5 ma sens. F5 ma sens, tak. Bicie, bicie i jej tutaj przepchanie. Bicie, o super, jak tak, to tak i centrum będę miał świetnie zbudowane. No to teraz jesteśmy w domu. On C4 będzie chciał grać. Ja mogę tak, tu będzie skoczek F4 mnie cisnął, ale może D5? D5 nie, bo taki ruch dostanę. Okej, gramy królem na F7. Przytrzymamy wieżę, bo on może zagrać C4. I wtedy mogę przerzucić gońca tędy. Każdy ruch pionkiem. Co? No to E4. No wieża C3, co? Wieża C3 może być ryzykowne. Gram D5 potem. Ha, on tutaj może zagrać. Nie, to C5 zagram sobie. I potem D5. Jest nasz, C5, świetny ruch. Skoczka nie wypuścię, teraz D5 i moje pionki idą i wygrywam już. Wygrywam, bo mam taki ruch. I wieża. Wieża nie ma miejsca. Mój drogi przyjacielu, pionki smocze cię tutaj zjadły. Bicie, bicie, nawet nie można odbić, bo goniec C5 w ogóle masakra. Wyszło świetnie. Ale to też wynika z gry, myślę, że solidnej. Ze strony czarnych. No i goniec C5. No jeden szach tu wiosny nie czyni, bo zasłaniam. A tu związanie zostaje. Jeszcze mogę sobie zagrać. Dobra, wybiję w sumie, nie będę się tam męczył. Wieża D1. D8. Można było zawsze dokładniej pograć, ale to zawsze się tak mówi w szachach, że zawsze można dokładniej pograć. No i co? Podejdę królem sobie po prostu. Nie wiem, dlaczego on jeszcze gra bez wieży. Nie mam zielonego pojęcia. Okej,
Mamy to. Może rewanż? Chyba nie chce rewanżu. No to co? Lecimy sobie z kolejną partią. I zagrajmy ruch D4. Skoczek F6. Może. Nie, no dobrze. Gambit hetmański. Niech będzie C4. Obrona Niemcowicza z jego strony. Skoczkiem wyjdziemy sobie na F3. Jest szach. No i tu jest szereg możliwości. Skoczek D2, goniec D2. No goniec D2 niech będzie. Taki ruch jest. To jest kwestia tylko tej teorii, której dokładnie nie pamiętam w obronie Niemcowicza po ruchu C5, ale z tego co pamiętam, to chyba to się wybijało ładnie i grało A3. I tego pionka się tutaj fajnie wybijało wieżą, żeby skoczek mógł wejść na C3 dokładnie i żeby była opcja zagrania E4. Chociaż E3 też ma dużo sensu, bo po tym ruchu dostanę D5. A nie mogę D5 teraz ja zagrać. Go tutaj przytrzymać. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Ja niekoniecznie muszę grać też E4 do centrum. Mogę swobodnie E3 zagrać. Chodzi o to, że mam gońca. Co? Naprawdę? Że A5 i skoczek wiecznie będzie tutaj stał, tak? Jest to jakiś argument, drogi kolego, ale chyba subtelnie zagramy E3. E3. Jeżeli on zagra A5, to tak. Powiem szczerze, teraz troszkę zdębiałem. Możliwe, że strategicznie pograłem gorzej. Tutaj goniec G4 chce się zakotwiczyć. No nie no, H3. H3, H3, H3. Ten skoczek mi jest bardzo potrzebny do wejścia do centrum ewentualnie. Goniec tutaj. No dobra. A, tutaj jest wejście, ale mam strzałkę taką na szczęście. Tylko, że problem jest z tym pionkiem. Skoczek tu ładnie broni. No to co? Zagramy gońcem na C4, potem wrócimy chyba. Chociaż goniec C4. On wieża C8. Chodzi o to, że pion wisi. Ale może tak. Jeżeli on zbije, zbije, zbije. Ja tu. On musi odejść z skoczkiem, wezmę tam. Dobra, tak zrobimy. Goniec na F3. Nawet pożądane jest to, żeby on tego pionka mi zbił. Tak sobie myślę w głowie mojej, oczywiście, takie są moje plany, bo jeżeli tak się stanie, to ten pionek D6 będzie mógł być atakowany łatwiej po wolnej linii, jeżeli ten pionek zniknie. Dobra, teraz trzeba policzyć. Goniec na. Aha, nie mogę tutaj gońcem, bo mi strzała strzeli. Roszada wchodzi w grę. Tylko i wyłącznie. Bicie, bicie, bicie. Jeżeli tu, to może się zasłonić. Tyle, że tu są też ciekawe opcje. Skoczek F3. Tu będę bronił. Hetman nie pójdzie na G5. I skoczka atakuje. Wieża D3. Odbić pionka. Możliwe, że coś tutaj lekko poknociłem. Ale mam nadzieję, że lekko. Nie, bo tu są jeszcze takie opcje jak bicie do końca na D5 i skoczek B5. No właśnie, liczymy. Tak. No bić trzeba. Bez dwóch zdań. Tutaj nie, no tutaj bić trzeba. Tutaj nie ma wyjścia. Muszę to zbić. Uprościć i chyba skoczek B5 z atakiem. I tutaj. Tak, to ma sens. To ma sens. No co, goniec tutaj to raczej nie, bo F3, E4. Na D6 wezmę. Wieża A3 mi się bardzo podoba w tej sytuacji. Wieża E5. A co by było, jakbym tutaj zagrał? A co by było, jakbym tutaj zagrał teraz? O! Właśnie. Jak tu zagram, on może wtrącić hetman B6. No może to zrobić. Może, może. Chociaż wieża A7, bicie, bicie. Czek C8. Jakieś tutaj już konkretne rzeczy trzeba policzyć. Nie jest to proste. Czasami wchodzi też motyw F4, F5, więc może hetman D2, dlatego zagramy. Wiecie co?
Zagram Hetman D2. Myślę, że to jest sprytne posunięcie z uwagi na to, że tutaj mogę zagrać F4 i bronię pionka E3. F4, wieża odejdzie i F5 tego gońca będę mógł złapać. Taka sprytna pułapeczka się pojawia. Hetman D2 zawsze się przyda do tego, żeby chociażby po wybiciu na A7 wieża tam pójdzie i będzie bronić. Dobra. No ten ruch widziałem, tyle że co, tak mogę zagrać? Chyba mogę. Chyba mogę. Bo tu cały czas istnieje opcja F5. On na E3 nawet jak poświęci. Aha, tak, a to ja zasłonię. A, to działa dobrze, F4. Bo teraz tak, jak on odejdzie wieżą nie na pion, no to w sumie tutaj na tej piątce jak odejdzie, to lipa. Zbił? I co, ja nie mogę tak? Czekajcie, bo jak zbije, on zbije, ja zbije, on zbije i ja F5. To co on tutaj zagrał? Bo jeżeli on zagra hetman B6, no to ja skoczek D4. No dobra, bije. To on nie policzył do końca, tak? I mam F5. Mam F5. Wygrywam. Bo goniec broni na H5. Wygrywam materiał. Kto dalej liczy? Ten wygrywa. Słuchajcie, dobrze. Dobrze to wyszło. No bijemy gońca, to tak po prostu. Okej, no to kwestia teraz tylko i wyłącznie techniki. Myślę, że dosyć łatwej. Myślę o pionku, jak go chapnąć. Tak bym zagrał. Tak bym zagrał. Chodzi o to, że chcę zbić tego pionka, a jeżeli on przepcha pionka, to ja scentralizuję hetmana, wstawię gońca na C4 i tam będę go męczył do końca świata. Albo wezmę po prostu pionka. I tutaj w takich sytuacjach na pewno trzeba myśleć o królu, żeby on był względnie bezpieczny, no ale będzie bezpieczny. Król jest bezpieczny, jest goniec. Wprawdzie można powiedzieć, że trzy pionki za figurę, tylko że widzicie, te trzy pionki u przeciwnika nie mają koordynacji żadnej. Okej. A co jeśli tutaj taki ruch zrobię? Aha, to mi zbijesz tu, tak? Ja zbiję tu i ty tu. To ma sens. To ma sens. Dobra, wrócimy. W takim razie bronię pionka. I moim planem będzie goniec F3, goniec D5 w takim razie. Tu jeszcze stępem na wieżę. A jego hetman nie gra. Nie gra sensownie. Zagrałeś mi wieżą, ok, to chyba B4. Na czarnym polu stawiamy i goniec na F3. Z planem tutaj, tak jak mówiłem. I tam jak już goniec stanie na D5, to się robi bardzo niebezpiecznie. No tak. Goniec D5. G5 to już chyba ruch, który nie ma jakiegoś tam znaczenia większego. Ok. To strzałka. Jeszcze jak król H7, król H8, ok. Tutaj. No ślad poddał. Goniec G6, tak chciałem też grać, tak komputer też wskazuje. No to już bez znaczenia. Moi drodzy, dwa odcinki na wyższym poziomie. Już zbliżamy się do fajnej granicy 2000, chociaż jeszcze jest ranking 1900 na przodzie. Także myślę, że już się długo, znaczy już myślę, że te odcinki są bardzo wartościowe. Mam nadzieję, że większość z Was do tego poziomu dojdzie. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Mile widziane kciuki w górę oraz komentarz. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia następnym razem.